Spiski istnieją, one się zdarzają, zostały udokumentowane i istnieją prawa przeciwko nim. Tysiące osób zostało zamkniętych i uwięzionych za nie. Jednak z jakiegoś powodu mainstreamowa większość marginalizuje ideę spisków, jakoby kiedykolwiek miały miejsce. Ze spiskowymi pustymi głowami symbolicznych przywódców, takim jak Alex Jones, krzyczącymi codzienną paranoję i błędne informacje przez fale radiowe, albo David Icke, zawsze opowiadający o zmiennokształtnych reptilianu ludziach, obcych hybrydowych władcach. Nic dziwnego, że opinia publiczna szydzi z tak zwanych teorii spiskowych. Ale co jeśli rzeczywistość kontrolowanego świata, w którym żyjemy, jest konspiracyjna? Co jeśli prawda faktycznie jest spiskiem? Wtedy badanie i wyrażanie tego faktu czyni cię realistą spisku, a nie teoretykiem spisku. A jeśli zaprzeczysz temu faktowi, to nie czyni cię to racjonalnie umiarkowanym, jak większość udaje, tylko sprawia, że jesteś zamknięty umysłowo, łatwowierny, podatny na wpływy, stadnie papugujący w zaprzeczeniu. Płaska Ziemia od dawna była nagłaśniana jako matka wszystkich teorii spiskowych. Spychana na margines, tłumiona i wyśmiewana od stuleci jako ignorancki, starożytny, nienaukowy światopogląd. Ale fakty w tej sprawie są dalekie od tego, co wam powiedziano. Jest faktem, a nie teorią, że woda zawsze szuka i znajduje swój własny poziom. Od butelki, wanny, do stawu, jeziora lub oceanu. Naturalną fizyką wody i innych płynów jest znajdowanie i pozostawanie w poziomie. Jest to niesprawdzalną, nienaukową teorią, bez obserwowalnych, mierzalnych lub powtarzalnych dowodów, by twierdzić, że ciała wody mogą się w jakiś sposób wygiąć i przylgnąć do zewnętrznej formy oraz pokazywać wypukłość na swojej powierzchni. Faktem jest, że większość Ziemi jest pokryta taką ilością poziomej wody, że czyni to nienaukową teorią postulowanie, aby Ziemia była w rzeczywistości gigantyczną kulą z wyginającymi się oceanami zakrzewiającymi się dookoła niej. Jest faktem, a nie teorią, że horyzont zawsze wygląda idealnie płasko 360 stopni wokół obserwatora, niezależnie od wysokości. Wszystkie amatorskie filmy z balonami, rakietami, samolotami i dronami pokazują całkowicie płaski horyzont tak wysoko, jak tylko możemy sięgnąć, ponad 30 km w górę. Jedynym momentem, w którym horyzont się zakrzywia, jest widok przez obiektyw typu rybie oko lub zakrzywione okno samolotu komercyjnego. Faktem jest również, że horyzont zawsze wznosi się do poziomu oczu obserwatora wraz ze wzrostem wysokości, także nigdy nie musisz patrzeć w dół, aby go zobaczyć. Gdyby Ziemia w rzeczywistości była kulą, bez względu na to jak dużą, kiedy wznosiłbyś się do góry, to horyzont powinien pozostawać stały, a obserwator musiałby przechylać się w dół, patrząc dalej i dalej, aby go zobaczyć. Faktem, a nie teorią jest to, że jesteśmy w stanie zaobserwować obiekty na niewiarygodnie długich dystansach, daleko poza to, co byłoby możliwe, gdyby Ziemia była kulą o obwodzie 40 tysięcy kilometrów, jak nam powiedziano. Na przykład faktem jest, że w Genui we Włoszech, tuż nad poziomem morza, w pogodne dni można zobaczyć odległe wyspy Elbe, Gorgone, Capraje i Korsykę z odległości 130-200 km. Jest to niezbędna teoria, że kula ziemska musi zakrzywiać się 8 cali na milę do kwadratu, jeśli rzeczywiście jest to kula o obwodzie 40 tysięcy km. Ale na podstawie tej teorii wyspy te byłyby całkowicie ukryte ze setkami metrów zakrzywionej ziemi. W rzeczywistości rekordowe najdłuższe zdjęcie z odległości, jakie kiedykolwiek zrobiono, pokazuje Pic Gaspard z Pic de Finestrelles w odległości 443 km z wysokości poniżej 3000 metrów, gdzie w oparciu o poprawne obliczenie krzywizny cała góra powinna być niewidoczna kilka kilometrów za zakrzywioną ziemią. Jest obserwowalnym, możliwym do sprawdzenia, powtarzalnym naukowym faktem, że Polaris, gwiazda bieguna północnego, która jest usytuowana dokładnie nad centrum Ziemi, nigdy się nie porusza nawet o 1 cm. Noc za nocą, rok za rokiem, wiek za wiekiem, z wszystkimi pozostałymi gwiazdami stałymi, pozostającymi niezmienionymi w swoich relatywnych konstelacjach, obracającymi idealne koła wokół gwiazdy polarnej. To nieobserwowalna, niesprawdzalna, nienaukowa teoria, by twierdzić, że tysiące lat temu gwiazda polarna w tajemniczy sposób poruszyła się, a Tchuban lub inne gwiazdy stały się środkiem obrotu. Jest także nieobserwowalną, nienaukową teorią twierdzić, że Ziemia wiruje z prędkością ponad 1000 km na godzinę wokół osi, obracając się dziesiątki tysięcy km na godzinę wokół Słońca, podczas gdy cały Układ Słoneczny krąży setki tysięcy km na godzinę dookoła Drogi Mlecznej. A Droga Mleczna wystrzeliwuje miliony kilometrów na godzinę przez nieskończony kosmos. Kiedy nie widzimy, nie słyszymy, nie czujemy, czy jakkolwiek inaczej nie obserwujemy albo nie udowadniamy żadnego takiego ruchu, tylko widzimy wyraźnie, że gwiazda polarna nigdy się nie porusza, a wszystkie pozostałe gwiazdy obracają się wokół niej. Nie tylko to, ale takie okrężne ruchy gwiazd wokół nieruchomej gwiazdy polarnej udowadniają, że to same gwiazdy poruszają się, a nie Ziemia.
Gdyby Ziemia rzeczywiście była przechyloną, chybocząco, wirującą kulą kosmiczną, przechodzącą przez te liczne sprzeczne ruchy we wszechświecie, zobaczyłbyś tylko nieregularne, spiralne ślady gwiazd, a nocne niebo nigdy nie byłoby dwa razy takie same. Stworzenie konstelacji byłoby niemożliwe, gdyby Ziemia rzeczywiście przechodziła te różne teoretyczne ruchy. To tylko krótkie wprowadzenie do wielu obserwowalnych, możliwych do sprawdzenia, powtarzalnych, naukowych faktów na naszej poziomej, nieruchomej, płaskiej Ziemi, która była przez wieki marginalizowana, tłumiona i wyśmiewana na korzyść różnych nieobserwowalnych, niepotwierdzalnych, nienaukowych teorii, które rzekomo wskazują, że żyjemy na przechylonej, chwiejącej i kręcącej się kulistej Ziemi. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o temacie płaskiej Ziemi, to proszę obejrzyj mój film Historia płaskiej Ziemi lub zajrzyj na stronę internetową Forum Płaska Ziemia.